Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o y, dług polski, który y, zaciąga w naszym imieniu obecnie Mateusz Morawiecki, a w poprzednich rządach jego poprzednicy, to ja Państwu ręczę, że oni będą to spłacali z własnego majątku. Gdy Deep dojdzie do władzy, nawet mi powiekaniec zadrży i y, 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 ściągniemy z nich y, tę kasę, bo nie będziemy y, znosić tych odsetek za ich fanaberię, proszę Państwa, nabrali kredytów i trwonili te pieniądze, a mogli budować te mosty, a mogli budować. I wtedy rzeczywiście bym powiedział: tak, to, to było w moim interesie jako obywatela, ale nie te wszystkie festyny, cyabstrzyki. Nie, bawiliście się, na imprezy wydaliście, wydaliście na zabytki, które jeszcze zepsuliście na dodatek, bo wcześniej to były zabytki, a potem już po tych waszych remontach to nie. I nie bójcie się Państwo, że tych pieniędzy może nie wystarczyć, bo wystarczy ich, w zupełności wystarczy. Listy gończe, jak wyprowadzili majątki, proszę Państwa, wszystko sprawdzimy, uwierzcie mi, każdy, każda złotówka wyprowadzona za granicę na tych ich posadach posłuży do spłaty kredytów. Ale nie będziemy wszystkich kredytów spłacać. Poczytajcie sobie Państwo o takim Ekwadorze tam około 2006 roku zapomniałem nazwisko tego prezydenta prezydent ogłosił, że nie będzie spłacał długów zaciągniętych przez poprzednie władze prezydent z grupą fachowców i my to zrobimy ja o tym mówiłem już wiecie państwo miesiące temu i tak dalej lata temu obliczyli, że 60% kredytów to były zwykłe fraudy, zwykłe fałszerstwa a na dodatek prezydent Ekwadoru uzyskał pozytywną opinię organizacji międzynarodowych, w tym związanych z ONZ, że rzeczywiście były to toksyczne kredyty i uzyskał obcięcie tych kredytów. I my to zrobimy, więc nie będziemy tego nawisu dźwigać, który oni tutaj stworzyli.